Jeśli tu jesteś, to oznacza, że należysz do jednej z trzech kategorii. Jesteś szefem zespołu lub jesteś szefem samego siebie. A to oznacza, że decydujesz, gdzie wykonywana jest twoja praca lub innych. Czy gdzie ma wpływ na to jak? Zdecydowanie tak. To, gdzie jesteśmy, ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy, jak myślimy. To, gdzie jesteśmy, ma ogromny wpływ na to, czy poczujemy się zainspirowani, czy będziemy integrować się z innymi ludźmi, lub czy zupełnie nie będziemy integrować się, jak tutaj na tym źle zaprojektowanym placu, i czy przestrzeń nie będzie zupełnie nas zachwycać. To, gdzie jesteśmy, ma wpływ na całe nasze życie. Zajmuję się projektowaniem, konkretnie projektowaniem przestrzeni biurowej i dla mnie, poza funkcjonalnością, niezwykle ważne są emocje. Bo emocje to niewidzialna siła, która popycha nas do działania. I szukając raz koncepcji dla pewnego klienta, który zatrudnia około 300 pracowników, zastanawialiśmy się, w jaki sposób przenieść naturę i sceniczność, która jest tak bliska człowiekowi, aby czuł się lepiej w przestrzeniach biurowych. I wpadliśmy na całkiem niesamowity pomysł. A co by było, gdybyśmy przenieśli miasto? Miasto jest bardzo podobne do przestrzeni biurowej, a przynajmniej do charakteru pracy, który tam jest. Z jednej strony potrzebujemy ciszy, aby się skupiać, żeby dobrze realizować zadania. Z drugiej strony potrzebujemy rozmawiać, wymieniać wiedzę. Potrzebujemy również socjalizacji. I miasto również zapewnia nam te funkcje. A co by było, gdybyśmy przenieśli jakieś konkretne miasto? Co by było, gdybyśmy przenieśli miasto, które znamy? Gdybyśmy przenieśli miasto, w którym są zarówno pracownicy, jest zarząd, jesteśmy my projektanci. Każdy z nas ma tu swoją historię. Jesteśmy tu krótko lub się tu urodziliśmy. Co by było, gdybyśmy przenieśli do biur Warszawę? Warszawa to miasto, które przyciąga ludzi kreatywnych, przedsiębiorczych, tacy, którzy zwłaszcza teraz są potrzebni. Warszawa to miasto, które ma tożsamość. Co by było, gdybyśmy zminiaturyzowali pewne najbardziej istotne funkcje z tego miasta? Przestrzenie o konkretnej funkcji, narrację, designie. Jak wyglądałoby biuro, gdybyśmy byli, odbywali spotkanie na Stadionie Narodowym? Albo spotykali się na Placu Zbawiciela? Albo odbywali spotkanie na torze wyścigów konnych na Stegnach? Na pewno kojarzycie to miejsce. A czy kojarzycie, na placach zabaw są takie małe, mechaniczne koniki? Nie wiem, czy widzieliście, może na Monciaku, może we Wrocławiu. Nie wiadomo, w jaki sposób ten koń porusza się do przodu, jak te nogi idą, ale na pewno kojarzycie od takich małych po dużych. A wyobraźcie sobie teraz, że zamiast przy nudnym stole konferencyjnym siadacie, albo nie siadacie, jeździcie na koniach. Żeby przekonać zarząd do tej koncepcji, musieliśmy zastosować coś zupełnie niezwyczajnego, coś extraordinary. I ja stoję przy tablicy, kiedy omawiam tą koncepcję podczas zarządu, a Igor... Sami zobaczcie. Zarząd oczywiście zamurowało. 10 sekund ciszy, później salwa śmiechu. Czy zrobiliśmy to dla zabawy? Tak, zdecydowanie też. Ale aby zarząd, ostatecznie to też kosztuje, aby przekonać zarząd do tak szalonej koncepcji, musieliśmy przełamać schemat. I biznes ostatecznie musi zarabiać. Gdyby nie zarabiał, to by nie istniał. A jak do tej pory te pieniądze w firmach zarabiali ludzie? Zarabiają ludzie. Przebadałem już w tej chwili charakter pracy i wykorzystanie przestrzeni w ponad 100 organizacjach. I jest jeden bardzo konkretny wniosek. Bardzo zły wniosek, jak dla organizacji, 50% przestrzeni jest cały czas niewykorzystane. Jest to efekt zmiany charakteru pracy, który nie jest już procesowy, jak w halach, taki jak znacie powiedzmy z czasów Henryka Forda, kiedy wstawił biurka i procesowo dokumenty szły z miejsca do miejsca. Dziś mamy charakter pracy projektowy, czyli bardzo różnorodny. W pewnym momencie idziemy, szukamy wiedzy wewnątrz zespołu, być może szerzej w organizacji, szukamy wiedzy poza organizacją, chwilę później kontemplujemy, zastanawiamy się, co z tym zrobić, chwilę później znowu siadamy razem z zespołem, omawiamy coś po to, żeby znowu przemyśleć, jak dostarczyć ten produkt lub dostarczyć ten efekt, którego szukamy. Więc potrzebujemy dużo więcej różnorodności. A jak wyglądają współczesne biura?
Z jednej strony większość tych biur, przede wszystkim dużych, powyżej 50 osób, wygląda jak kurze fermy, które widzieliście przed chwilą, niehumanitarne, zupełnie niepraktyczne, zupełnie jesteśmy tam nieproduktywni i na pewno nie chcemy tam wracać. Z drugiej strony biura wyglądają nadal jak boksy więzienne, niczym w urzędach skarbowych, gdzie jesteśmy pozamykani. W takich biurach, co jest stwierdzone badawczo, nie budują się dobrze relacje, a na pewno dobrze nie przygotowujemy się do zmiany. A zmiana to bardzo istotny punkt w tej chwili, bo macie okazję zobaczyć krzywą postępu technologicznego. Widzicie, gdzie jesteśmy i widzicie, gdzie będziemy za chwilę. Prawdopodobnie mieliście okazję spotkać się już z tym. Nadchodzi wielka zmiana. Czy tego chcemy, czy nie? Postęp jest coraz szybszy. Przykładem jest Nokia, która przegapiła moment kluczowej zmiany i wiecie, gdzie teraz jest. Na co dzień obserwuję podczas naszych projektów, że struktura zmienia się coraz częściej. W zasadzie potrafi zmienić się kilka razy do roku. Zespoły rosną i maleją. Produkt żyje coraz krócej. Dlaczego więc, kiedy projektujemy biura, projektujemy środowisko pracy, jakby nie nauczymy ludzi zmiany, nie nauczymy ludzi tego, że to oni mogą się przenieść i nie zaprojektujemy środowiska pracy, które odpowiada na nasze wszystkie aktywności, od potrzeby koncentracji, po potrzeby aktywności, po potrzebę spotkania kreatywnego. Dokładnie tego typu środowisko, w którym zrealizujemy dane zadanie. Jak zatem wyglądałoby biuro, które raz inspiruje, łączy ze sobą ludzi, buduje relacje, przy okazji jest funkcjonalne i elastyczne? Jak wyglądałoby biuro przyszłości, współczesne, które przy okazji jest jedynym na świecie biurem miastem? Jedynym takim. Zapewniam was, nie widziałem takiego. Jestem podekscytowany, że w październiku to biuro będziecie mogli zobaczyć. Jak wygląda jedyne biuro Warszawa? Takim, którym będziemy mogli się pochwalić, pokazać nas, tych, którzy tu żyjemy, tych, którzy tworzą to miasto, które znowu zaczyna przypominać to z lat 20. Zacznijmy od Placu Zbawiciela. Jedni go lubią, inni nie. Niemniej jednak nie możecie powiedzieć, że na Placu Zbawiciela nie gromadzą się tłumy ludzi różnorodnych kultur, że Plac Zbawiciela przyciąga od rana do wieczora mnóstwo osób. Na naszym Placu Zbawiciela można zarówno po prostu się spotkać, wypić kawę, spotkać z klientem formalnie lub zupełnie nieformalnie. Jest to duża przestrzeń networkingowa, tak bardzo potrzebna przestrzeń, której dzisiaj zazwyczaj nie ma. Kiedy zaczynamy od kuchni, moglibyśmy powiedzieć, że jest to taka duża, rozbudowana kuchnia. I uparłem się, że jeżeli budujemy Plac Zbawiciela, to musi być tu również tęcza. Tęcza, która personalnie dla mnie i dla wielu jest symbolem zmian w Warszawie. Wiecie, co działo się przez ostatnie lata. Jest symbolem tolerancji, akceptacji i zrozumienia. Jest niezwykle istotnym elementem. Nie ma już jej na Placu Zbawiciela, ale u nas będzie. Jeżeli jest tęcza, to musi być również Kościół. Nie mogło zabraknąć tych dwóch symboli. One żyją tam ze sobą. A u podstaw mają dokładnie to samo. Miłość. Nie mogło zabraknąć oczywiście przystanku, wiaty przystankowej. Jaka jest potrzeba? 70% spotkań w biurze to spotkania do 4 osób. Nie musimy ciągle spotykać się formalnie, wręcz jest to niewskazane. Wystarczą nam krótkie spotkania ad hoc. Taki jest właśnie przystanek. Idziesz na przystanek, naprzeciwko stajesz, marzysz po ścianie pomysł, wracasz, realizujesz zadanie. Jazdów. Przepiękna część Warszawy, w samym centrum miasta. Domki jednorodzinne, które stoją sobie po prostu w centrum. U nas ponownie służą jako przestrzeń do spotkania ad hoc, tak niedaleko biurek. Stadion Narodowy. Miejsce, gdzie możesz po prostu się spotkać wewnątrz. Dlaczego mamy zbudować nudną salę konferencyjną, kiedy moglibyśmy się spotykać na stadionie? U góry widzicie mojego syna na meczu Polska-Gruzja. Jakie emocje zapamięta z tego meczu, z tego wydarzenia? Jaki kapitał emocjonalny niesie ze sobą stadion? Udało nam się go zbudować, nieważne ile kosztował. Na dole widzicie, jak tysiące ludzi bawią się. Kto był tam latem, kto nie był, niech przyjedzie. Zachęcałem wiele osób nawet z zagranicy. Kto nie był latem od czerwca do września nad Wisłą, nie widział fenomenu, który tam się zadział. Ludzi, którzy się bawią, cieszą, uśmiechają. Obok widzicie ponad stadionem strefę plażową, która jest tuż za drzewami, tam na dole na zdjęciu w prawym dolnym rogu, w której również możemy się pospotykać ad hoc lub po prostu formalnie. Mój znajomy Francuz raz zadał mi pytanie, w którym mieście, w stolicy, w centrum miasta, na plaży, możesz po prostu usmażyć sobie kiełbasę? W żadnym. Soho, miejsce kultury, sztuki,
miejsce trochę oderwanych ludzi, bardziej artystów. Chcielibyście pracować w takim miejscu? Nie mogło zabraknąć tego elementu. 50 lat temu był biały. U nas ponownie wraca i będzie biały. Po prostu był za duży, więc musiał paść, połamał się. Zarząd ma pretensje, będziemy to zmieniać, bo z tyłu jest strefa zarządu, tuż za salami konferencyjnymi, które są w środku. Będziemy musieli to zmienić, no bo jak można pracować w upadłym Pałacu Kultury? Zresztą jest tu jeden członek zarządu firmy, która będzie robiła ten projekt. Obok widzicie fragment planetarium Centrum Nauki Kopernik. Kawałek dalej widać strefę pięknego budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Most Świętokrzyski. Prosta sprawa, biuro jest trochę kiczem, to sztuczna forma, nie możemy traktować jej dosłownie. Przy naszym moście świętokrzyskim, tak samo jak taka sama funkcja jak w prawdziwym moście, jak prawdziwy most świętokrzyski, łączy lewą i prawą. U nas łączy ludzi, możesz podejść z laptopem, po prostu sobie coś omówić, albo siąść swobodnie i popracować indywidualnie. Kreatywne narożniki. Kto był strefa pawilonek, kto był w pawilonach tuż za Nowym Światem, wie, że przy piwie powstał tam nie jeden dobry pomysł. U nas po prostu miejsce kreatywne. No i miejsce, które rozpala emocje. Zapewniam was, jeżeli będziecie mieli okazję, siądźcie na tego konia, przyjedźcie się i zobaczcie, w jaki sposób zmienia to myślenie. To, co dzieje się z głową na tym koniu, jest niewyobrażalne. Tak jakbyście w ogóle przeszli do innego świata. I uparłem się, żeby te konie były w jednej sali konferencyjnej. Obok widzicie trybuny, tam na dole imitacja boksów, z których te konie wyjadą. Jeden uciekł do Górki Szczęśliwickiej, ta strefa u góry. A jak wyglądałoby biuro, gdyby było domem? Do domu chcecie przecież wracać. Lubicie swój dom, lubicie jego ciepło. Jak wyglądałaby sala konferencyjna, miejsce takie, które ma dywan, babciny fotel? Jak wyglądałoby spotkanie? Mogłoby wyglądać tak. Trzepak, leżaki, znowu miejsce networkingowe. Miejsce ciepłe, miejsce, do którego zdecydowanie byście chcieli bardziej wracać niż do nudnego biura a la open space, albo do kurzej fermy, albo do urzędu skarbowego. A jak wyglądałoby biuro, gdyby na jednego pracownika przypadała jedna choinka? Gdybyśmy zrobili Tatry, gdybyśmy spotykali się w bacówkach, gdybyście wchodzili do lasu. Tego projektu teraz nie pokażę, ale za parę miesięcy będzie już gotowy. Więc macie ogromny wpływ na to, gdzie wykonywana jest praca, wasza lub innych, i jak w związku z tym się czujecie. Jeśli jesteś pracodawcą, jeśli jesteś szefem, to co możesz zrobić, to przy okazji następnej zmiany, przy okazji projektu następnego biura, zadbaj o to, żeby powstała przestrzeń, która będzie nie tylko inspirować, ale budować relacje między ludźmi. Zapewniam cię, że jeżeli nie oszczędzisz na tej przestrzeni, to zyskasz coś wyjątkowego i twoja administracja się tym nie zajmie. Miałem zbyt wiele projektów, żeby zobaczyć, że naprawdę ułamek ludzi z administracji, nikt ich nie motywuje do tego, żeby to robili. Nikt nie motywuje ich do tego, żeby zrobili coś wyjątkowego. Raczej są oszczędności, oszczędności i oszczędności. I przygotuj się na zmianę. Przygotuj przede wszystkim ludzi na zmianę, bo biuro możemy łatwo zaprojektować, niewyobrażalnie kreatywne lub po prostu trochę mniej. Ale ludzie mają dużo większy problem ze zmianą, zwłaszcza pokolenie powyżej milenialsów. Jeżeli jesteś szefem zespołu, to, co możesz zrobić, to projekt pilotażowy. Wypożycz meble, meblarzy na rynku jest mnóstwo, zaaranżuj strefę, wykonaj business case, udowodnij, że ludzie są dużo bardziej zadowoleni, być może dużo bardziej produktywni, a wręcz na pewno, i będziesz przykładem małej, wielkiej zmiany w organizacji. Jeśli jesteś szefem samego siebie, to znajdź takiego pracodawcę, który nie przeoszczędził na biurze, który stworzył wyjątkowe miejsce pracy, który być może ma idee i wartości, który chce czegoś więcej niż tylko zarabiać. Zrekrutuj własnego pracodawcę. Wiem, brzmi dziwnie, ale tak bym do tego podszedł. Bo po co pracować w innym miejscu? W biurze typu open space nie spotkasz ciekawych ludzi. W ciekawym biurze jest dużo bardziej prawdopodobne, że spotkasz ludzi, którzy będą cię inspirować przez całe życie. I mały przykład na koniec. Kiedy projektowaliśmy biuro na pewnej firmy, przenieśliśmy na moment rośliny z centrali do call center na miesiąc i przez chwilę powstała dżungla. I co się okazało, że ludzie w tej dżungli czuli się dużo bardziej szczęśliwi niż w nowym, świeżym biurze. Pokazuje to, jak niewielka zmiana wystarczy i co jest nam potrzebne, żebyśmy czuli się dużo lepiej. I mam taką sugestię. Kupcie jutro roślinkę, postawcie na biurku, niech to będzie symbol przypominajka. Nie tylko planujcie na zapas, ale działajcie na zapas, zwłaszcza teraz. I wjeżdżajcie na zarząd na koniu. Dziękuję.